Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki, z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Wielu z Was prosiło mnie o historię Lavender Brown, więc to o niej postanowiłem zrobić dzisiejszy odcinek. Jeśli film Ci się spodoba, zasubskrybuj mój kanał i zostaw mi łapkę w górę. Zaczynamy! Biografia. Lavender urodziła się między 1 września 1979 roku a 31 sierpnia 1980 na terenie Wielkiej Brytanii bądź Irlandii jako córka czarodziejów czystej krwi. Prawdopodobnie nie wychowywali córki w przeświadczeniu o wyższości czystej krwi. Posiadała królika o imieniu Albinek. W wakacje 1991 roku dostała list ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie informujący o przyjęciu jej do placówki. Prawdopodobnie wraz z rodzicami wybrała się na ulicę Pokątną, gdzie zakupiła potrzebne szkolne wyposażenie. Jeśli nie odziedziczyła po kimś różdżki, to prawdopodobnie nabyła ją w sklepie u Ollivandera. W 1991 roku rozpoczęła naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Tam przez tiarę przydziału została umieszczona w Gryffindorze, gdzie poznała swoją najlepszą przyjaciółkę Parvati Patil. Dormitorium w wieży Gryffindoru dzieliła z Parvati, Hermioną Granger oraz dwoma innymi uczennicami. Jednak nie dogadywała się tak dobrze z Hermioną, jak z innymi trzema dziewczynami. Hermiona była przez większość uważana za samotnika i przyjaźniła się z chłopcami, a nie z dziewczynami. Zdarzały się również starcia osobowości między Hermioną i innymi dziewczynami z Gryffindoru. Granger mogła lepiej pasować do dziewcząt z Ravenclawu. Podczas drugiego roku nauki w zamku została otwarta komnata tajemnic, a czyhający w niej potwór Bazyliszek dokonywał petryfikacji na uczniach szkoły pochodzących z mugolskich rodzin. Lavender nie miała się jednak czego obawiać, jako że była czarownicą czystej krwi. Brała udział w spotkaniach prowadzonego przez profesora Lockharta, klubu pojedynków i kiedy prowadzący został rozbrojony przez profesora Snape'a, podała mu jego różdżkę. Można się domyślać, że tak jak wiele innych czarownic, podkochiwała się w nauczycielu. Na trzecim roku postać Lavender bardzo zainteresowała się lekcjami wróżbiarstwa. Wraz z Parvati podziwiała Sybille Trelawney i należała do grona jej ulubionych uczniów. Podczas ich pierwszej lekcji Trelawney oznajmiła jej, że to, czego dziewczyna się boi, ma stać się 16 października. Tego dnia Lavender otrzymała wiadomość, że zginął jej ukochany królik Albinek. Został on zamordowany przez lisa. Hermiona usiłowała podważyć przepowiednie i podjęła próbę udowodnienia Lavender oraz innym uczniom, że to był tylko zbieg okoliczności. Ron jednak skutecznie ją podtemperował i stanął po stronie Brown. W czwartej części w Hogwarcie odbył się turniej trójmagiczny. Harry, który został jednym z reprezentantów Hogwartu, zaproponował Lavender, by poszła na bal bożonarodzeniowy z Ronem, jednak ta została już zaproszona przez Simusa Finnigana. Jej przyjaciółka Parvati poszła tam jako para właśnie Pottera i wraz z nim rozpoczęła bal uroczystym tańcem reprezentantów. Także ówczesny nauczyciel nauczający obrony przed czarną magią, szalonooki Moody, który w rzeczywistości był Bartim Crouchem Juniorem, podczas lekcji użył na niej Imperiusa oraz upomniał ją za to, że pokazywała przyjaciółce swój komplet horoskop na jego zajęciach zamiast uważać. Pod koniec roku Lavender brała udział w wycieczce, która odbyła się w ramach uroczystości upamiętniającej zmarłego Cedrica Diggory'ego, zamordowanego podczas turnieju trójmagicznego. Podczas tej służby Albus Dumbledore pozwolił sobie na powiadomienie uczniów Hogwartu, że Lord Voldemort znów jest na wolności. W 1995 roku Lavender, jak wielu innych czarodziejów, nie wierzyła Harremu w zapewnienia, że Lord Voldemort wrócił. Już pierwszej nocy po powrocie do Hogwartu Lavender i Hermiona przeprowadziły na ten temat dyskusję. Przyjaciółka Harrego stanęła wtedy w jego obronie i kazała Lavender nie wycierać sobie Harrym swojej tłustej gęby. Mimo jej wszystkich wątpliwości należała do grupy osób, które wykazywały zainteresowanie wstąpieniem do gwardii Dumbledora i przyszły na spotkanie organizacyjne do gospody pod Świńskim Łbem. Ćwicząc zaklęcie Patronusa, była w stanie wyczarować jeden
jedynie srebrzystą mgiełkę, co bardzo ją frustrowało. Była zasmucona, gdy profesor Umbridge odwołała ze stanowiska nauczyciela wróżbiarstwa Sybille Trelawney i przyniosła jej na pocieszenie Jean Kyle. Nadal kontynuowała jednak lekcję wróżbiarstwa pod nadzorem centaura Firenzo, w którym razem z Parvati sekretnie się podkochiwała. W szóstej części Lavender odegrała sporą rolę. Już na początku roku szkolnego Harry zauważył, że Ron stał się jej obiektem zainteresowań. Kiedy mijała go na korytarzach, uśmiechała się zalotnie i szturchała Parvati. Zwykła też z nim flirtować i go komplementować. Kibicowała mu również podczas eliminacji do ówczesnego składu reprezentacji Gryffindorów w Quidditchu pod nadzorem Harry'ego, nowego kapitana drużyny. Gdy Ron został obrońcą, życzyła mu powodzenia w meczach. Po zwycięskiej dla Gryffindoru grze para skończyła całując się na oczach całego domu w wyniku czego Hermiona wybiegła z pokoju wspólnego z płaczem. Ona i Ron bardzo często całowali się publicznie. Lavender wręczyła chłopakowi jako prezent świąteczny złoty naszyjnik z zawieszoną na nim plakietką ze słowami mój ukochany. Dziewczyna z czasem zaczęła jednak ciążyć Ronowi. Zwykła nazywać go Monron, czym irytowała chłopaka i rozśmieszała wszystkich wokół. Gdy między nią i chłopakiem zaczęło się źle układać, spytała Harry'ego o radę, czym sprawiła, że czuł się nieswojo. Zerwała z Ronem, gdy jej zazdrość o Hermionę sięgnęła zenitu. Wydarzyło się to, gdy pewnego razu przyłapała Rona, jak wychodził wraz z Harrym ukrytym pod peleryną niewidką z dormitorium. Jako, że nie mogła zauważyć Pottera, uznała, że chłopak zdradza ją z Hermioną. Już wcześniej się między nimi psuło, Ron nie chciał nosić wisiorka, mu przez nią sprezentowanego oraz gdy dziewczyna przychodziła go odwiedzać w skrzydle szpitalnym, to udawał, że śpi. Ich relacje opierały się głównie na całowaniu. Po zakończeniu tej relacji Ron odczuł ulgę. Później na widok Rona wybuchała płaczem. Pod koniec roku szkolnego brała udział w pogrzebie Albusa Dumbledora. Wraz z Parvati Patil i innymi członkami Gwardii Dumbledora ukrywały się przez blisko 2 tygodnie w pokoju życzeń przed śmierciożercami, którzy przejęli kontrolę nad Ministerstwem Magii i Hogwartem. Była tam jedną z pierwszych dziewcząt, więc można przypuszczać, że aktywnie przeciwstawiała się nowemu reżimowi. Między innymi dzięki niej w pokoju pojawiła się łazienka. Maja 1998 roku wzięła udział w drugiej bitwie o Hogwart. Podczas walki spadła z balkonu, po czym rzucił się na nią wilkołak Fenrir Greyback. Hermiona odrzuciła go zaklęciem, a profesor Trelawney trafiła w jego głowę jedną ze swoich kryształowych kul, czym pozbawiła go przytomności. Lavender przeżyła atak, jednakże prawdopodobnie następnego dnia zmarła na skutek odniesionych ran. Wygląd. Lavender była ładną dziewczyną o jasnej karnacji, niebieskich oczach i kręconych, ciemnych, blond włosach. Zazwyczaj miała włosy spięte w kucyk i nosiła różową opaskę. Często też zakładała różowe ubrania. Charakter. Lavender była sentymentalną i wrażliwą osobą. Można też stwierdzić, że była odważna. Pasjonowało ją wróżbiarstwo. Lavender potrafiła być natrętna i irytująca. W pewnych momentach była również znana ze swojego pisku i chichotu. Etymologia. Lavender z angielskiego oznacza kwiat lawendy, natomiast brown po angielsku to brązowy. Jej imię i nazwisko można więc przetłumaczyć jako brązowy kwiat lawendy. To już koniec historii Lavender Brown. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Chciałem zaprosić Was jeszcze raz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.